jak to się stało, że wuj mnie obronił? Zapytasz wujka, co? Tata! Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry, proszę państwa. Będę głowinę. Raz! Już ponad rok mieszkacie w Gdańsku. Tak. I w zasadzie dzięki temu, że macie dwójkę dzieciaków, jesteś w stanie w pełni korzystać z uroków tego miasta. Bardzo dużo spacerujemy, zwłaszcza kiedy dopisuje pogoda. O, to wybieramy się na rowerki, rolki. Wychodzimy też, gramy w piłkę. Jakoś tak aktywnie staramy się spędzać czas. Dla Kuby to chyba idealne miasto, zwłaszcza, że wspominałaś o jego pasji. Żeglarstwem zaraził się od naszego serdecznego kolegi, a zarazem sąsiada z Warszawy. Po tym jak pojechaliśmy do niego na Mazury i od tego momentu koniec. Kuba wertuje podręczniki. Super rzecz, nocujesz sobie, wiesz, gdzieś tam w dziczy, wychodzisz, rozpalasz ognisko, śniadanie na łódeczce. Kuba jest bardzo zakochany, myśli o tym właśnie, żeby zrobić sobie patent. I zresztą przymierzamy się do zakupu właśnie łódki. Jakbyś miała określić na dzień dzisiejszy swój zawód? To jestem house manager. House manager, jeszcze lepiej. Jest dobry tata, mak, kuświk, budziłek. No. Oni są dobrzy. I lubię tego tata lęki. A Wojtkowiaka jeszcze Wojtkowiak jest dobry. Który ze mną. Od zawsze oczywiście kibicujemy Kubie, bez względu na to, w jakim klubie wybrał, na jakim szczeblu był kariery. Kibicowanie jest niezwykle emocjonujące, zwłaszcza dla dzieci. W momencie, kiedy wygrywają, jest wielka euforia, wielka radość. Natomiast kiedy przegrywają, potrafią pokulać się łzy i potrafi uderzyć naprawdę w głęboki płacz. Dla mnie nie ma znaczenia, czy jest to mecz ligowy, czy jest to mecz reprezentacji, bo zawsze patrzę na Kubę, bo to jest mój mąż. Wiadomo, że reprezentacja to są znacznie wyższe cele, tak? Więc radość jest większa, natomiast emocje towarzyszą i w meczach reprezentacji, i w meczach ligowych równie silne. Jaki macie stosunek do różnych żartów na temat Kuby? Zdarza wam się oglądać razem różne śmieszne memy i się śmiać z tego? Wiesz co, bardzo się z tego śmiejemy. Kuba ma tak olbrzymi dystans, że momentami ja mu tego zazdroszczę, naprawdę. Ja zawsze mówię, jak jest dobrze, to będą się rozwijać czerwone dywany, a niestety jak jest źle. A jakim Kuba jest tatą dla dzieciaków? Jest świetnym tatą, potrafi świetnie się z nimi bawić. Zorganizować im czas, a dzieciom to sprawia niesamowitą frajdę.